Hajdubku, jak skończę to, jak skończę się malować, to ci pomogę. Cześć, witajcie. Dobra, sobie tu lepić ciastoliny, a ja się maluję. Dawno mnie nie było. To dlatego, że nie wiem, miałam jakiś taki kryzys, nic mi się nie chciało. Miałam poczucie, że w ogóle dlaczego ja muszę wstawać rano, no wiecie, taki kryzys to chyba jest. No nic mi się nie chciało, masakra. Odpuściłam wszystko, co tylko się dało. Robiłam niezbędne minimum i energia mi wróciła, więc się bardzo z tego cieszę. No i dlatego też jestem. Bo w każdym razie doszłam do wniosku, że na pewno vlogmas nie będzie taki, że nagrywać będę codziennie. Myślę, że mam taki plan, że vlogmas będzie dwa razy w tygodniu, dwa filmy w tygodniu. No i jeden to będzie vlog, a drugi to może być trochę coś innego niż vlog. I taki jest plan. A później myślę, że będzie to jeden film w tygodniu. Chciałabym trochę usystematyzować bardziej, w sensie wpaść w jakąś rutynę bardziej, żeby to nie było takie moje kręcenie nie wiadomo kiedy, żeby to było bardziej zaplanowane, wtedy ja się lepiej zorganizuję. No więc we vlogmas powinny być dwa filmy w tygodniu. Poczekaj, pokaż. Wiesz co, jeszcze dołóż ciastoliny, dobra? Dwa filmy we vlogmas, a później po jednym. I też chciałabym, żeby na tym moim drugim kanale, czekaj tyle, żeby na tym moim drugim kanale, i teraz mocno naciskamy tym tutaj, poczekaj, bo jeszcze mama coś tu chyba nie tak. Oj, mama, ty, to ten na odwrót to dałam, wiesz? Jessica. Bo się pomyliłam. Ale teraz już jest dobrze. I teraz będziemy naciskać z całej siły. Pas! O, brudny paluszek. No i no, chciałabym, żeby na tym moim... czekajcie, bo naciskam. Żeby na tym moim drugim kanale tutorialowym też... Nie, ty. To jest... Nie brudzimy tu paluszków. Żeby tam też się pojawił jeden filmik w miesiącu. Zobaczymy. O, patrz, jest piesek. Pokażemy, jaki piesek wyszedł. Jeszcze oczy. Taki piesek wyszedł. Nie wiem, czy to widać. To jest ciastolina. Jeszcze Laura mu zrobi oczy. Tak? A z jakiego koloru mu zrobisz oczy? Nie oczy. A są oczy, to nie trzeba, tak? Gotowy. To nie ma nogi. O. No, więc chciałabym też... Bo wiecie co, ostatnio wyrzuciłam kilka materiałów, które nagrałam i miałam zmontować. A to dlatego, że... takie jakieś chaotyczne były. Mam nadzieję, że jak zmniejszę ilość filmów, to będą troszkę lepszej jakości. Też mi jest stosunkowo łatwo wziąć aparat, siąść i gadać, nagrywać. Natomiast gorzej jest z montowaniem, bo ja później muszę przejrzeć te ileś minut materiału, coś przyspieszyć, coś tam wiecie, no przecież są pewnie, wiecie. No i ja nie mam kiedy montować, więc muszę mniej nagrywać, żeby mieć mniej do montowania, więc stąd będzie jeden filmik na tydzień. Zamówiłam kalendarze adwentowe dla mnie i dla Laury. Powinny już przyjść dawno, ale jakieś tam były problemy. Mam tylko nadzieję, że przyjdą i że przyjdą w całości i że rzeczywiście dojdą na grudzień. I tak, pokażę wam, właśnie nawet mam naszykowane na blacie takie foremki, które wczoraj byłam w Pepco i kupiłam za 5 złotych takie fajne foremki. Pokażę wam, może wam się przydadzą też na ten czas pierników. No, bo są bardzo, bardzo fajne. I za 5 zł, aż miałam wyrzuty sumienia, że kupuję, bo pewnie ktoś tam jest mocno niedopłacony przez to, że mało kosztuje. Nie. No, a dziś jest sobota.
Ja robię sobie totalnie leniwy dzień. Dobra, chcę iść na zewnątrz. Co nie jest takie najgłupsze, ale muszę... Hello? Leonka, to musisz tutaj... O, teraz ci widać. Wiesz co, musisz stanąć troszkę dalej. Wiesz, tutaj bardziej koło mnie i wtedy powiedzieć. Dobra. Ty miałeś lepić, a nie tu mi, wiesz, show zabierać całe. No, więc mieszkamy w Krakowie, więc wyjście na pole to w zimie to jest najpierw sprawdzenie, jaki jest poziom smogu. Bo czasami to po prostu jest samobójstwo wychodzić na zewnątrz. Ale dziś chyba nie było źle. No sorry, dziś chyba nie było źle, dobra, to... Dziówku, tu ja tu nie mam tej pomadki. Ale masz tutaj. To jest inna, wiesz, to jest czerwona. A to... Patrzcie, co się dzieje. Tak się właśnie psują moje pomadki. No tu masz lustro u góry, zobacz. Widzisz? Możesz malować. Tylko nie naciskaj mocno. Oj, za dużo już wykręciłaś lurka. Tak tylko troszkę. No dobra, idź popatrz do lustra, a ja się tu domaluję. Okej, okay. już za mocny ten makijaż jak na dzień. O panie. Dobra. Już dość. No, idź zobacz do lustra, dobra? Idź zobacz sobie do lustra, a ja tu skończę. To jest ten czas, kiedy muszę przyspieszyć makijaż, bo myślałam, że Laura troszkę bardziej się pobawi swoją ciastoliną. A swoją drogą, mam nagrany taki film, pomysł na prezent dla dwulatka, tylko że go jeszcze nie zmontowałam. Mam go nagrany już od... A, może nawet się nie będę przyznawać. W każdym razie muszę go zmontować, ale jednym z fajnych pomysłów na prezent dla dwulatka i starszego osobnika jest właśnie ciastolina. Ciastolina to jest taka plastelina, która się nie klei i nie brudzi tak jak plastelina normalna. I są do tego różne foremki i tak dalej. I polecam Wam szukać takiej ciastoliny na Oelixie, ponieważ te zestawy się raczej nie psują. Zwykle taki zestaw kosztuje około 100 zł, a na Oelixie za 100 zł to można zdobyć nawet kilka zestawów. Ludzie po prostu sprzedają całe te kolekcje, które zgromadziły ich dzieci. No i my też mamy. No ładnie. Uderzyłeś się? Tak. Gdzie zrobiłaś, Ała? No widzisz, no musimy powiedzieć tacie, wiesz? Bo on to tylko tak postawił. Ostatnio, nie wiem czy to widzicie, ale mamy drzwi tam z tyłu. Ale jeszcze takie zostały listewki maskujące do doklejenia. One są takie psuwane. No mniejsza o to. W każdym razie one są nieprzyklejone. Dziówku, teraz ja. One są nieprzyklejone. A to co? Tutaj mam lusterko, Laurko. I teraz ja się maluję. Dobrze? Laura? Ja jestem tutaj jak plastik. Miśku, lusterko masz tam w pokoju. Zapal sobie światło i tam zobacz. No i właśnie jedna z tych listew się przewróciła. Laurko, zasłaniasz mi. No. Ja jestem tutaj opatrzy. Musisz poczekać. Nie plujemy. Nie plujemy, Laurko, mamy. Chcesz to? Wyczesać drzwi? Poczekaj jeszcze. Musisz poczekać, Laurka. Masz cierpliwość jakąś? Czy nie? Ja czym to łapacić? Rosikę. Dziewczynkę? Szminkę?
Ty, ale pokaż, bo chyba zęby masz pomalowane. Tak zrób, pokaż. A no tu tak, nie malujemy zębów, to nieładnie. Zębów się nie maluje, wiesz? O, już nie masz, już ci wytarłam. Trzeba na to uważać. Teraz ja. Teraz ja. Teraz ja. Może... Myślę, że by dobrze kupić zestaw do makijażu taki dla dziecka, ale nie wiem, czy to nie wariactwo. W sumie jeszcze jest mała. No ale taki, że tam są jakieś szminki właśnie, żeby nie męczyła moich. To nie, Laura. A ja się to namalować. Co chcesz pomalować? Co byś sobie chciała pomalować? Co ty byś chciała sobie pomalować teraz? No powiedz mi. To. Ale, wiem, ale gdzie? Na policzkach? Na oczkach? Gdzie sobie chcesz pomalować? Na policzkach. Kolory na policzkach? Tak. Powiedz mi. Powiedz mi. Co ty masz? Taki mam makijaż już. Dobra. Jak tata? Jak tata? Tak. To znaczy? Nie rozumiem, że... A jaki tata ma makijaż? Taki jak Steve. Masz taki jak Steve. Że... Jak tata. Może się za słabo pomalowałam? Jak tata, Ale tatuś się nie maluje. Ja mam pomysł. Nasz pomysł. Chodź. Ja mam taki pomysł, że posprzątamy tą ciastolinę. Wiesz? Taki mam super pomysł. Zobacz, co to jest. Co za śmieci. O. I to są te foremki z Pepco za 5 zł. One powinny jeszcze być. Czy jest piesek? Nie ma pieska. I jest co? Jest miś. I one są z tymi takimi pik, 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 że... No, że to ma kształt w środku, bo to czasami... O, Laury ulubiony konik. Bo to czasami kupujecie sobie te foremki i jak już zrobicie z tego ciastka, to to niczego nie przypomina, bo to jest jakaś taka... To jest takie smutne. A tutaj jest, znaczy to jest smutne, że wycinacie ciastko i ono niczego nie przypomina, a z taką foremką ono przypomina, no. Dalej, co tu jest jeszcze? Tu jest congrats, czyli niekoniecznie takie typowo świąteczne ciasteczko. Też może się Wam przydać kiedyś. Tu jest best wishes. Taka gwiazdka. Jak zrobię ciastka, to też Wam pokażę, co to mi wyszło z tego. Ale te ciastka pewnie będą w jakimś logmasie albo czymś takim. I bałwan. Pokaż, Laura, bo bałwana chyba jeszcze... Aha, jeszcze choinkę nie pokazywałam. Jest bałwan. I choinka też jest bardzo ładna. No, i one mają takie... Sprężynki. Czy masz nie za nogę? Widzicie? Tak na dziecku można polegać. Dziękuję Ci, Laurko. Ja już teraz nie wchodzę na piłkę na chwilę, wiesz? Byłyśmy... Gdzie byłyśmy, Laura? O nie, bateria miękka. Byłyśmy... Byliśmy w sklepie, Laura była na nogach, tak ją zmęczyłam. Laurka, taka jesteś zmęczona, prawda? Czy już odpoczęłaś? Jak już zaczynaliśmy wracać do domu, to Laura mówi, że jest śpiąca. Sama to powiedziała, to pierwszy raz w życiu powiedziała, że jest śpiąca i zmęczona. No, no ale nic specjalnego nie kupiłam, jakieś tam takie rzeczy do jedzenia. No. Więc nie mam nic pokazać. Jaką masz książkę? Dawno temu, dawno temu? Tak. O, dawno temu, dawno temu?
Były sobie krasnoludki. Pierwsze łącze na krasnoludko, a drugie na słoik. A za drzwi się schował. A ten gdzie się schował? Tutaj. Co to jest? Marcin. To jest garnek na zupę. A ten gdzie się schował? Tak. Gdzie on się schował? Gdzie siedzi? Co to jest? Namiot. Namiot? No jak namiot, ale to jest albo kocyk, albo dywan. Jezus, to jest wydat. A ten gdzie się schował? Kosiące. Ten. Gdzie on się schował? W kwiatkach. A taki pojemnik na kwiatki to jest wazon. W wazonie się schował z kwiatkami, tak. Zobaczcie, miska spaghetti, jakiś tam świąteczny film. Laura tu coś je, Laura wymyśla, nie chce jeść mojego makaronu. Będzie więcej dla mnie. Tak czy siak. Dziękuję Wam dziś za oglądanie. Ja sobie poglądam tam. I do zobaczenia w następnych filmach. Pa!